Jak przystało na miasto rowerów, 2 maja w pełnej krasie na placu Piłsudskiego stawiły się całe pokolenia mieszkańców. Wszyscy oczywiście z rowerami lub w rowerach, specjalnych wózkach, krzesełkach, bo jak to zwykle bywa na tego typu imprezę, stawiły się dzieciaki, młodzież, dorośli, a nawet babcie i dziadkowie, którzy na co dzień dbają o tężyznę fizyczną i z rowerem są za pan brat. Organizacją imprezy tym razem zajęło się Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali. Najpierw odbyła się rejestracja zawodników. Do zapisów kolejka była dość spora, bo i uczestników w tym roku ostatecznie zgłosiło się aż 251. Wystartowano o godzinie 15 z placu przed Miejskim Domem Kultury. Ruszono w peletonie za samochodem policyjnym, ulicą 1 sierpnia, Hutniczą, Kwiatkowskiego, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Poniatowskiego, Chopina, Okulickiego, Popiełuszki i 1 sierpnia. Finisz nastąpił na placu Piłsudskiego. Tradycją się już stało, że na końcu cała grupa robi sobie pamiątkowe zdjęcie. Wykonano je z drabiny wysokościowej należącej do strażaków. Wśród rowerzystów nie zabrakło prezydenta Stalowej Woli, Lucjusza Nadbereżnego, który corocznie bierze udział z rodziną w rowerowym rajdzie miejskim. Na końcu imprezy wśród zarejestrowanych uczestników rozlosowano nagrody rzeczowe, bony do salonów piękności, rower i akcesoria rowerowe oraz złote kolczyki. Masa krytyczna wyrusza co roku, jak mówią organizatorzy imprezy, dla podkreślenia tradycji rowerowych naszego miasta oraz popularyzacji tego środka komunikacji, zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, wypracowania wzajemnego szacunku wśród uczestników ruchu drogowego, poprawy miejskiej infrastruktury drogowej. Chcemy rozwijać kulturę rowerową Stalowej Woli, pokazać, że rower to znakomity środek transportu do pracy, do szkoły, ale również znakomity sposób na aktywnie spędzony czas. Corocznie pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom stalowowolskiej masy krytycznej zapewnia Bractwo Turystyczne Łazik, które w imprezie uczestniczyło już po raz 10.